Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Autko po trasie, 900 km, niemiecka autostrada, 5 dni trzymane owady. Zobacz, jak to wygląda, tu jaki skurczybyk, zobacz, co się dzieje. Na lusterkach powłoka, która się pojawi, czyli pojawiła się, już była. Przód zmiażdżony, no tu jest naprawdę hodowane 5 dni, temperatury powyżej 20 stopni, w garażu nawet 30, więc wbite na maksa. Tu jest naprawdę, na szybie. Żeby nie było, już jechane wycieraczkami oczywiście, nie, z płynem do spryskiwaczy. To, co zostało, to jest po prostu nie do usunięcia. Wycieraczki i płyn do spryskiwaczy nie dał rady, więc jest poważnie. Zawodnik, detarder. Ok, sprawdzimy. Niuchamy. Mega przyjemny zapach, który w ogóle nie przypomina mi płynu do robali, który jest przyjemny. Zobaczymy, jakie skurczybyk ma pH. O, za dużo. Nie, no tak to nie szalej, dziadzie, no co ty. Tu wystarczy delikatnie, o, tyle. I co zrobię? Dłoń. Dłoń? Tak, dłoń. Poszło. Zobaczmy, co nam będzie siedzieć na aucie. Tak, zasada. Więc prawdopodobnie, i tutaj ja już widzę, że 12 jak nic. 12. No tak, tutaj mówi mi, że no jest zasadowy. Na pewno jest zasadowym produktem, więc nie będziemy się tutaj bić o to, że jest neutralny, zasadowy produkt. Aplikacja, i już Ci mówię, tutaj jest napisane, że na chłodną powierzchnię zgadza się od 2 do 4 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia, czyli uzupełniamy. W razie potrzeby powtórz wszystkie kroki, spłucz i później ponownie aplikacja. To co? Zaczynamy. Od 2 do 4 minut. Ja tu sobie sprytniutko, jakiś Mateusz do mnie napisał, którego serdecznie pozdrawiam. Stopr. Go. Lecimy. Ja zaczynam od zderzaka. O, ładnie pachnie. Super. Aplikacja. Przy tym atomizerku rewelacja. Na aucie siedzi wosk w płynie, który widziałeś od Blend Brothers, który jest obłędny, który jest zajebisty, który połysk ma niesamowity. Nie wiem, jak teraz po tej trasie 800 km, ale już trochę siedzi, więc możliwe, że ten produkt zasadowy może go zbierze. W sumie bezdotykowo nie powinien, raczej mu nie zaszkodzi. Dobra, czy rozpuszcza robale? Już Ci mówię. Coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje, jakby ruszał. Dobra. Tutaj gdzieś na pewno mi przyschnie. Sprawdzimy od razu, czy nie narobi bałaganu. Nawet boczne szyby, zobacz, bokiem jechałem. Żeby nie było. Jechałem bokiem. O. Lusterka obficie, a szczególnie z tamtej strony. Na lakier też mi kapnie, sprawdzimy, czy nie narobi smug. To jest bardzo ważne. Tu już mi trochę przyschło. Nieważne, nie dorzuciłem produktu. Mało oszczędnie będzie niestety, jest to mała, szybko zjeżdża, może z pianownicy byłoby lepiej, ale zjeżdża szybciutko, naprawdę szybciutko zjeżdża, już mi się kończy prawie produkt, więc to będzie jedno podejście, damy mu jedną szansę. Interesuje mnie to lusterko tutaj. Zobacz, szkoda, że nie wziąłem atomizera, który spienia produkt, bo możliwe, że to byłby dobry strzał. Dorzucam produktu na tyle, na ile mogę. Tak, żeby mi go nigdzie nie zabrakło. Na pewno będę chciał. Tak. Szybko przysycha. Naprawdę. Tu jak powbijane. Ojej. Dobra. Ok, no zobaczymy, co będzie z tymi ściechami. Może będzie tak, że będę musiał zrobić kolektę. Słuchaj, no może być całkiem nie. Tu są jeszcze. A, przednia szyba. Patrz. Wiesz, o co chodzi? Czy nie wiesz? Zawinął mi się tak, że
Pewnie nic z tego nie będzie. Jest, złapał. Nie no, masakra. Nie podoba mi się to, że jest to mała butelka, która się szybko skończyła. Tak naprawdę muszę przyciąć, zmarnować rurkę, żeby mi nie poprzysychało. Tu już zjechało, bardzo powoli, bardzo szybko zjeżdża produkt. Brakuje mi tak, żeby on sobie posiedział skurkowany i zmiękczył te robale. Zobaczymy, jak to będzie. Możliwe, że się uda. Dorzucam. Tu już też, no zjeżdża, zjeżdża naprawdę szybciutko. Tu jeszcze siedzi. Nie widzę, żeby jakoś spektakularnie mi zmiękczył, ale one już tu trochę siedzą, te robale, więc może być tak, że się nie uda. Zobaczymy. Zmarnuję całe pół literka. Tu jeszcze na dachu mam bociana. Wiesz co, on tak pachnie, ale powiem ci, że jak go rozpylam, czuć, że jest zasadowy i jednak troszeczkę drażniący. Więc typowy, zasadowy produkt, który w sumie to nie pachnie źle, naprawdę. Jeżeli chodzi o zapach, tu przysychł. Jest śliski, jest tłusty. Teraz test palucha. Zmiękcza. O, czuję, że będzie dobrze. Naprawdę. Szybko zjeżdża, ale czuję, że zrobi robotę. No, robale naprawdę hodowane bardzo długo. Szyba pójdzie na końcu do wymycia. Uzupełnię ją, bo tutaj nie chciało nic ruszyć. Żona mówi, weź już umyj tą szybę, bo się jeździć nie da. Mówię, nie mogę, mówię, muszę to przypalić, żeby zrobić test. No zrozum, mówię. Już żonę zaczęło drażnić, mnie też już. Takie jeżdżenie jest średnie. Robale ogólnie powinno się od razu zdejmować. Słuchaj, wytrzaskałem wszystko, co mogłem. Zacznę z tej strony. Całe pół litra poszło. 5 minut. 5 minutek, więc troszeczkę przeciągnąłem. Ok. Widziałeś, jak się pieni? Widziałeś, co? Także wypłukiwanie będzie średnie. Lecimy z tej strony. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dobra, na razie tak zmoczę. Druga strona lusterka. Ten owad mnie interesuje tutaj. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? No, ten gruby bocian trochę go zostało. Wiesz tak, myślałem, że będzie się gorzej wypłukiwać. Nie jest źle. Tu mamy tafelkę, gdzie najwięcej kapało. Tafelkę, powiedz jak trzeba, tafle. Co to ma być słowo za tafelka? Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia... No słuchaj, chwilę to potrwało, żeby... No trochę myjką się wspomagałem, ale widać, że... Tak, wspomaga... zmiękczanie robali, nie ma tematu. To w ogóle bez dwóch zdań. A teraz zobaczymy szybę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był. Jeszcze się tutaj gdzieś spieniło, jeszcze, także z wypłukiwaniem trzeba się przyłożyć. Okej, okay. Przejdę z drugiej strony, jeszcze pomogę. Pomogę, wypłuczę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się... No dobrze, słuchaj, wezmę teraz sobie... O, spadł. Wezmę sobie teraz sprężone powietrze, ale ja już widzę, że jest całkiem nieźle. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. Momencik. Oklej, słuchaj, sprawdzamy. W takim układzie interesuje mnie lusterko. Widzisz? Tego bociana? Tu trzeba będzie powtórzyć produktem zasadowym. Może być to piana. Szyba, kończąca się powłoka. I co? Bardzo dobrze. Zajebiście. Maska.
przepraszam za sprężarkę Ideolo, naprawdę fajnie, chociaż tu takie jeszcze delikatne zostały, no ale przytrzymałem te robale, to mnie interesuje, rejestracja, no tak jak widać prawie wszystko. Oczywiście, lepiej by było, jakbym położył ten produkt, zacząłby przysychać, dorzuciłbym pianę, nawet zasadową, wtedy by było brilliant, nawet neutralną, jeszcze lepiej. Sam produkt w sobie rzeczywiście zmiękcza, co mnie wkurza, wkurza mnie w nim to, że jest go za mało. Pół litra to jest naprawdę na taką ilość owadów, gdzie nie jest jakaś spektakularna. Powiedzmy, że taka klasyczna po trasie, jest go za mało, bo chodzi o to, żeby robale cały czas zmiękczać, czyli dorzucać towaru. Pół litra jest zdecydowanie mało. Zmiękczanie jest bardzo poprawne. Szybko spływa. Ja tutaj mam słabe hydro już, bo ten wosk już troszeczkę siedzi. Jakby to była powłoka, to czuję, żeby zjechało szybciutko. Czy mi usunęło wosk? Słuchaj, tu, gdzie produkt niestety spływał z lusterka, okazało się, że go nie ma. Ja autko umyję i sprawdzimy, czy po myciu coś się poprawi. Z tego lusterka z owady zdjął wszystkie szyby również. Tu widać takie, jakby, że potrzebuje to dotknięcia. No nie jest źle, no nie jest źle. Tak naprawdę spoko produkt. Spoko produkt. Słuchaj, ja teraz sobie umyję auto i zobaczymy, jak będzie po myciu. Czy rzeczywiście w tych miejscach, gdzie tutaj widzisz, tak jak widać, zjadło mi wosk od Blend Bladders. Dobrze, jestem już po zabiegu, po myciu, słuchaj. Jak się sprawa ma? Czy produkt usunął mi wosk? O, ale wezmę jeszcze, kurczę, ten. Wezmę jeszcze dyszę króciutką i słuchaj, teraz jak zaczniemy tutaj od prawego, lewego lusterka. Myślałem, że bym zjadł hydro. Okazuje się, że nie, ale potrafi zamulić. To lusterko jest do tykania, nie ma tematu, już ma swoje najechane. Tu jest powłoka, która się pojawi. Była. Interesuje mnie to, słuchaj. I jest ok. Ale do czego zmierzam? Produkt trzeba wypłukać, bo po umyciu szamponem, przy niskim stężeniu testuję szampon właśnie, 10 ml na 10 litrów wody, nie do końca sobie poradzi. Tutaj zrobiłem oprysk, jaki wszystkiego się z czasem dowiesz, albo już było nawet na Facebooku. Wosk siedzi, wosk siedzi. Wosk, tak jak widać, siedzi, nie narobił mu krzywdy. Szyba kończąca się niewidzialna wycieraczka też jest dobrze, jest zajebiście. I teraz maseczka. Też idealnie. Czy robale znikły? Słuchaj, perfekto. Lampy również. Co do produktu, słuchaj, moim zdaniem na woski tak czy tak trzeba uważać, ale osobiście nie ma możliwości, jeżeli chodzi dla mnie, odpada, jeżeli chodzi o mechanikę, czyli mycie tym produktem. Jak spryskasz owady, nie dotykaj żadną gąbką, rękawicą, bo jestem przekonany, że zbierze ci zabezpieczenie. Moim zdaniem minimalnie osłabił. Nie jest już tak idealnie, jak było. Ale powiedzmy, że oszczędził ten wosk, więc dla powłok to będzie idealne, bo tutaj na niewidzialnej wycieracy zrobił miazgę. Domywanie zrobiło się piękne. Także fajny, skuteczny produkt, który niestety szybko spływa, jest go zdecydowanie za mało. Pół litra na te owady, które ja tutaj miałem, moim zdaniem jest niewystarczająco. Potrzebowałbym jeszcze z 200 ml, żeby dłużej podtrzymać lub ewentualnie właśnie zmyć te owady i zaaplikować drugi raz, czyli jakieś takie, no, 700 ml. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Produkt mega poprawny, naprawdę jak na taki produkt całkiem przyjemnie pachnie. Sprytnie oszukali tutaj, kurczę, że jest to produkt zasadowy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!